Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie, Kosmo z tej strony i witam was w kolejnym odcinku, tym bardziej takim bardziej chillowym, bardziej pogadankowym na moim kanale, bo porozmawiamy sobie o, według mnie, dosyć ważnej rzeczy. Będziemy tutaj sporo spekulowali, będziemy tutaj sporo rzeczy zakładali. Jest to film o The Sims 5, więc jeżeli nie lubicie takich filmów, jeżeli macie dosyć tego gadania o The Sims 5, to po prostu przełączcie, nic was nie będzie ciekawić, a jeszcze tylko was wkurzę, a wydajcie mi pomarzyć, dajcie mi... Spekulować i dajcie po prostu mi porozmawiać o tym, co mnie interesuje i zapewne wielu z Was też. A jeżeli kogoś to nie interesuje, to dziękuję za oglądanie tego filmu. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, słuchajcie, o tym, e, czego najbardziej boję się, jeżeli chodzi o De Sims 5, ponieważ jak wiecie, kilka dni temu jeden z Szefów Maxis potwierdził, że plany tudzież prace, bardziej w sumie powiedział, że plany nad grą The Sims 5 jakieś są, zaczęły pojawiać się w internecie dziwne informacje, jakoby The Sims 5 miał mieć swoją premierę w 2021 roku już, czyli za rok. Choć chciałem powiedzieć, że zupełnie w to nie wierzę. Nie bierzcie tego jako pewniak, no bo to jest tylko jakiś sklep internetowy, który pokazuje po prostu tą premierę może przewidywaną, nie mam pojęcia, być może po prostu dla klików, e, dla innych rzeczy, także nie bierzcie tego, bo nie jest to naprawdę pewne. I ja w sumie nie do końca wierzę w to, że premiera byłaby już za rok, trochę chyba jednak za szybko, tak mi się wydaje, więc na spokojnie poczekamy, zobaczymy. I to wszystko nagle zaczęło robić się takie głośne, nie do końca wiem o co chodzi. I no jestem, nie powiem, że nie, ale jestem na maksa ciekawy. E, I mam kilka obaw związanych z tym, ponieważ powiedziano, że The Sims 5 być może, a raczej w, w, można powiedzieć, pewnie w 99% będzie grom multiplayer. I mam kilka obaw związanych z tym, mam kilka obaw z ogólnym singleplayerem, e, jak to będzie połączone, więc porozmawiajmy sobie o tym dzisiaj. I zacznijmy sobie od multiplayera. Oczywiście, myślę, że rzeczą pewną jest to, że będzie od Dzielona, jakby funkcja single player, czyli grania samego, i funkcja multiplayer, nie będzie to ze sobą powiązane i funkcja single player nie zostanie z gry wyrzucona. Po prostu zostanie, będziemy mogli sobie wcześniej normalnie grać Simsy, tak jak graliśmy w poprzednich częściach, a ten multiplayer będzie po prostu takim dodatkiem. Czego się boję, to jest sama kwestia działania tego multiplayera. To znaczy, nie wiem, jak miałoby to działać. Nie wiem, jak. Wiecie, The Sims Online, które pojawiło się tam, miało swoje 5 swoje minut od 2000. Drugiego do 2008 roku. działało mniej więcej tak, że to było duże otoczenie i tam chodzi sobie przeróżni ludzie, wiecie, obojętnie jacy i, i tak dalej, także to było trochę dziwne. Ja jednak, gdybym był deweloperem Simsów, twórcą gry, poszedłbym coś w stylu jednak grania pomiędzy znajomymi, czyli jakieś mniejsze serwery, a nie takie ogólne, albo nawet po prostu grania w dwie osoby, coś w tym stylu, bo jednak nie do końca widzę opcję jednego wielkiego świata, gdzie jest wiele Simów, e, przeróżnych ludzi i i którzy, wiecie, udają, że grają swoim, swoimi simami różne postacie, tak naprawdę. Więc to by mogło właśnie dosyć. Wiele nieprzyjemności stworzyć związanych z tym, po prostu nie wiemy, kto jest po drugiej stronie, tak? Jeżeli byśmy grali ze znajomymi i mieli możliwość grania ze znajomymi, wiecie, stworzenia jakiegoś tego małego serwera i pogrania po prostu z najbliższymi, no to miałoby to zupełnie inne znaczenie, bo wtedy nie byłoby tego strachu, że po prostu gramy z osobami, które akceptujemy i z którymi się zgadzamy, więc nie byłoby tego strachu, że po prostu spotkamy po drugiej stronie jakąś osobę nie do końca bezpieczną, tak bym to nazwał. Także ja jestem zdecydowanie za opcją multiplayera w The Sims mieć taką bardziej kameralną, a nie do końca otwartą Jestem ciekawy, co Wy sądzicie. I jeszcze obawiam się jednej rzeczy. Nie wiem, czy wiecie, jak działa The Sims Mobile na przykład, albo The Sims FreePlay. się tam wiele mikrotransakcji, czyli rzeczy typu, kup sobie zestaw łóżek za 5 zł lub jakąś inną po prostu sumę pieniężną. I obawiam się, że takie coś mogłoby być dodane do The Sims. Online i nie sądzę, że to by było dobre, jednak myślę, że wszystkie obiekty powinny być takie same dostępne w online, jak i, jak i w wersji dla grania po prostu samemu. Mam też jeszcze obawy o rzeczy związane z modami i tak dalej. Wiem, że właśnie dużo osób pisało o tym, co jeśli wersja multiplayer po prostu sprawi to, że mody po prostu przestaną działać, no bo jak wiecie, w multiplayerze. W sumie teoretycznie modów nie da się dzieć, choć zapewne jest to możliwe. Sobie. Myślę, że jakbyśmy mieli takie same mody, te dwie osoby to jakoś by one działały. To pewnie było też do zmodowania przez właśnie twórców modyfikacji, ale myślę, że to jest do zrobienia. Natomiast wiele osób właśnie obawia się tego, że mody zostaną w ogóle usunięte, możliwość modyfikowania gry, jeżeli wszedłby multiplayer. Ja się aż tak bardzo tego nie obawiam. Bo wydaje mi się, że jest to, to no jednak dosyć nieprawdopodobne. Zważając na to, że na przykład niektórzy, niektóre osoby, które tworzą modyfikacje, są nawet w programie Game Changers, więc no nie sądzę, że byłaby taka możliwość, że modyfikacje, które są w sumie kluczową rzeczą dla The Sims, byłyby usunięte. Jakoś w to nie wierzę. Jeżeli chodzi o tryb właśnie grania w multiplayerze, to tyle. Jeżeli chodzi o single player, no to mam trochę inne obawy. I pierwszą obawą, którą się, o, o którą tak naprawdę się najbardziej bo to są kolejne cięcia budżetowe, czyli wiecie, brak kluczowych funkcji, tak samo jak było to w przypadku DeSims 4, tylko ja obawiam się, że w tym przypadku może być jeszcze gorzej, czyli wiecie, brak drzewa genologicznego, brak basenów, małych dzieci i tego wszystkiego. Pamiętajcie, że EA to jest jednak jaka, jakaś firma, tak, ona ma różne ograniczenia finansowe, mają różnych, różne osoby nad sobą, czyli szefów, którzy muszą jakoś się dopasować. Z tego powodu, właśnie, że nad DeSims 4 ciążyły ogromne ograniczenia finansowe, my nie mieliśmy wielu rzeczy i no wyszło tak jak wyszło, że sama podstawka na samym początku była wybrakowana i boję się właśnie, że kosztem multiplayera, zresztą tak samo jak D 4, ponieważ D Sims 4 już miał być grą multiplayer i tak samo, że tutaj będzie właśnie kosztem multiplayera The Sims 5 zostanie sama podstawa to wiecie, singlowa dla samemu sobie grania, zostanie bardzo okrojona i nie będzie wielu rzeczy, które będą dochodziło, dochodziły takich wiecie kluczowych rzeczy, które będą dochodziły tak jak w przypadku The Sims 4 z aktualizacjami, czyli tak jak mówiłem drzewo genologiczne baseny, dzieci. No wiele tych rzeczy było, których brakowało po prostu na początku The Sims 4. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się grało w The Sims 4 bez żadnej aktualizacji, jak kiedyś wyglądały Sims'y W 2014 roku nie było dzieci, wszystko wyglądało tak naprawdę no, inaczej. I tego się boję, że właśnie takie coś trafiłoby do The Sims 4. Bardzo się boję, że jednak w kolejnych odsłonach, w kolejnych generacjach gry The Sims nie będzie już takiego przyłączenia się do danej Linii czasowej, pamiętajcie, linia czasowa przebiegała sobie tak, że na samym początku było Decims 2, później. O, nie, 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 Na samym początku było The Sims 3, później było Decims 1 i Decims 2. Tak mi się wydaje, że to było w takiej e, chronologii i czwórka jest jakby w zupełnie innej, odrębnej linii czasowej, I na przykład, nie wiem, landgrabowie, którzy są w The Sims 3, są o pokolenie. Mu o jednym pokoleniem młodszym niż ci, którzy są w The Sims 4. Coś takiego. W każdym razie no, niektóre po prostu rzeczy się ze sobą w The Sims 4 nie kleją i według mnie to jest po prostu pójście na łatwiznę e, i obawiam się, że również odejście od tego może nadejście do The Sims 5 z tego powodu, że no nie sądzę że, nie sądzę, że jej by chciało wrócić do tej chronologii, ponieważ no jest to trudne, wiecie, pas pamiętać jak każdy Sim, ile powinien mieć lat, w jakiej powinien być grupie wiekowej i tak dalej. I tego się właśnie obawiam, że nie powrócimy do tego, a ja uważam, że sam ma takie historie międzyzimowe, te takie smaczki związane z chronologią, tu się dzieje to w tej części, tu się dzieje to w tamtej części. Jednak no trochę dawały takiego charakteru tej grze i tego by mi naprawdę bardzo brakowało, więc mam nadzieję, że powrócą do tego twórcy w The Sims 5, a jeżeli nie, no to, no to właśnie jest to, czego się obawiam. Obawiam się też otwartego świata i ogólnie wystrzelonych wymagań, jeżeli chodzi o The Sims 5, bo patrzcie, jak to chronologicznie sobie szło. The Sims 2 było dosyć, dosyć Grom z dosyć małymi wymaganiami, jeżeli chodzi na tamte czasy. Tak mi się wydaje, nie trzeba mieć, było nie wiadomo jakich komputerów z nas, ponieważ ja miałem jakiś no, dosyć słaby komputer, jak na tamte czasy, kiedy grałem w dwójkę i wszystko mi działo cudmiut i orzeszki. W Decim 3 mieliśmy niesamowite, no, twardy świat, niesamowitą grafikę, niesamowite, wiecie, koło stylów i tak dalej, ale też strasznie źle stworzoną, strasznie źle zoptymalizowaną w ogóle grę. No i w Decim 4 powracamy do troszeczkę większych ograniczeń, ale gra działa o wiele, wiele lepiej. Jeżeli tak to by wyglądało, jak wyglądało do tej pory, to The Sims 5 byłoby znowu właśnie taką grą, która by działała na komputerach lepszych i mielibyśmy otwarty świat, niesamowite nowe feature'y, których wcześniej nie było, albo te, które były w The Sims 3, których nam brakuje do teraz w The Sims 4, które mogłyby lagować grę. Dlatego ja chyba jednak jestem nad połączeniem troszeczkę The Sims 3 i The Sims 4, tak bym to zrobił i zostawiłbym po prostu dzielnice, ale te dzielnice byłyby po prostu otwarte, czyli przechodzenie z domu do domu w danej dzielnicy po prostu działałoby tak, że nie ma ekranu ładowania, a jak już przechodzimy do innej dzielnicy, to ekran ładowania jest. Na to liczę, że tak to będzie wyglądało i obawiam się, że właśnie taki zupełnie otwarty duży świat będzie, a wiecie, no my jakby coraz więcej i coraz więcej chcemy. Te światy by były coraz większe, ładowanie się każdego świata byłoby coraz bardziej problematyczne, a na przykład dzięki temu, że mamy ekrany ładowania w Simsach 4, mamy wiele światów, w sensie wiele otoczeń i jednocześnie tak, w sensie wiesz, było przykład przykład i Oazę Zdrój, tak nie było kiedyś. Mieliśmy w The Sims 3 Sunset nie mogliśmy do innego miasta podróżować, a w The Sims 4 możemy i według mnie to jest lepsze, że to wszystko się ze sobą łączy, a nie, że mamy oddzielne światy, gdzie mamy sobie na jednym sejwie w jednym mieście simów i nie możemy do zupełnie innego miasta iść i wypróbować nowych rzeczy z dodatku na przykład. Tak, to nie jest fajne i to jest w The Sims 4 o wiele lepsze niż w The Sims 3, dlatego liczę na to, że otwartego świata nie będzie. Czego obawiam się? Kolejna rzecz to jest to, że twórcy nie zaprzestaną traktowania akcesori jak stora, czyli że akcesoria będą no, dosyć wybrakowane, będą miały dosyć mało obiektów, a będą kosztowały dosyć dużo. Ja osobiście i tak mi się wydaje, że właśnie więcej świadomych osób traktuje akcesoria tak jak kiedyś traktowano w Simsach 3 store, czyli jako taki dodatek niezobowiązujący do zakupienia i no i liczę, że to właśnie by powróciło do właśnie storna, na przykład do The Sims 5, a nie jakby wiecie, że akcesoria będą traktowane tak i wypuszczane jak w przypadku The Sims 4, tylko może będą jakieś bardziej przemyślane jak w, jak w przypadku innych części, czy też na więcej kolaboracji. Więc no obawiam się tego, że akcesoria zostaną tak samo potraktowane jak w The Sims 4, a tego bym nie chciał. Obawiam się też tego, że do The Sims 5 doszłoby więcej takich pakietów rozgrywki jak Stranger Will, czyli pakietów, które według mnie nie do końca się sprawdziły, a chodzi mi konkretnie o historię, która była w tym pakiecie przedstawiona, czyli jakby taką fabułę, którą musimy wykonać, i tak naprawdę, gdy wykonamy po tych dwóch, trzech godzinach tę fabułę, to pakiet jest bezużyteczny tego zdecydowanie nie chciałbym w The Sims 5 e, no taki jeden pakiet fajnie, ale no mam nadzieję, że nie będzie ich więcej, bo jednak fabuła i Simsy, taka narzucona fabuła to chyba jednak się nie do końca według mnie łączy a bardziej jednak tworzenie fabuły tak mi się wydaje, że jednak chciałbym, żeby to wyglądało tak jak w poprzednich częściach i tak by było chyba lepiej słuchajcie, to są takie moje największe obawy, jeżeli wy macie jakieś obawy, jeżeli nie chcecie czegoś w The Sims 5, to napiszcie wydaje mi się, że są naprawdę bardzo podzielone zdanie, jeżeli chodzi o całą piątkę i o to, kiedy to ma wyjść. Słuchajcie, jak ma, jak wyjdzie, to wyjdzie. My sobie możemy spekulować, przecież nikt nam nie zabroni. A fajnie jest czasem sobie porozmawiać kulturalnie, przypominam, bo można kulturalnie rozmawiać i czekam po prostu na wasze opinie i kulturalną właśnie dyskusję z wami, bo wydaje mi się, że możecie mieć też kilka ciekawych uwag na temat tego, co powinno się pojawić w The Sims 5, a co nie powinno się pojawić w The Sims 5. Tylko pamiętajcie, patrzmy na to wszystko z dystansem. Niemożliwe jest to, że dostaniemy wszystko i za darmo bo tak nie działa po prostu świat, ale słuchajcie zostawiam was z tym przemyśleniem i zostawieniem komentarza teraz i dziękuję pokażę za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał do następnego i cześć, trzymajmy kciuki i że The Sims 5 niedługo, ja jestem właśnie w teamie The 5 5 nadchodź ponieważ no, jestem podekscytowany jednak no, chciałoby się taką nową grę zupełnie nową grafikę, odsłonę jednak to jest coś takiego fajnego, także czekam, zobaczymy kiedy, do następnego Cześć!